Witam Was, moi drodzy, w odcinku 10. W tym odcinku chciałem Wam pokazać krótką naszą wyprawę do Baltimore. Bardzo fajna miejscówka. Niestety znowu nie miałem drona, ale to już po raz ostatni, gdyż udało nam się zamówić Mavica Mini firmy DJI. Przekalkulowaliśmy nasze wydatki, nadwyrężyliśmy budżet do granic możliwości, no bo tego totalnie nie przewidziałem. No i udało się go kupić, także dziękuję mojej żonce kochanej, która mimo wszystko zauważa, że ten dron fajnie jak jest. Także w następnym odcinku odpakuję i pokażę Wam, jak wygląda Mavic Mini, jeśli jeszcze do tej pory nie mieliście okazji zobaczyć. No i tyle. Tutaj gdzieś koło domu też żeśmy sobie z Sylwią robili w ogródku, mam tam jakieś nagrania, więc jedziemy z tym. Wszystko w porządku? Wszystko w porządku? Kopnął mnie prąd. Co ty gadasz? Nie wiedziałam, że to jest podłączone. Ale jaja, i co, wyglebiłaś? No, tak mi poradziło. Ja nie wiedziałem, co za bardzo się stało. Wystraszył się, nie? Ale mnie jebło i to fest. Taki... Jest niedobrze, myślę. Ja tam podnosiłam coś. To jest pas tu normalnie. Myśmy dotykali się za bajtla tego specjalnie. Z kuzynami. Tak mi się nogi. Przecież wyglebiłaś normalnie glebę. Ej. No tak mnie poraziło. Ty gadasz. Tak, naprawdę. Chodź, dostaniesz ciasteczko. Normalnie zwiło mnie z nóg, ale jaja. No bo to jest koń, to musi być pod prądem. Zobacz tutaj. Weź. Wiesz, że ona czeka na nagrodę? Popatrz, jak idzie. Myślałem sobie, że się po prostu wyglebiłaś. A tu widzisz, pod paski mnie poraziła. Lobby ostry sprzęt. Ja lepiej uważaj. Jesteś ciacha, dziewczyno, normalnie. Sylwia ma pierwszy raz wolną niedzielę od dwóch miesięcy, także jedziemy się gdzieś karmić. No i wybraliśmy miejsce, które nazywa się Baltimore. Nie wiem, jak to dokładnie się czyta, ale jest to, mam nadzieję, że widać tutaj. Widać, że jest to małe takie portowe miasteczko, jest dużo łajbek, jest jakaś plaża. Tam jest też latarnia morska, więc zobaczymy tutaj na samym końcu. Także zobaczymy, jak tam będzie i... Jedziemy na kawkę i lody. Jedziemy na kawkę, tak jest. Godzina 56, nie? Starting to Wild Atlantic Way. Proceed to the route. 110 km. Także jedziemy. Co to robisz? Sznuruję buty, bo mnie obciskają. Pogoda, bardzo ładna miejscóweczka. A tu jakie młodziaki, ja pierdolę. Ten gościu ma nawet nie, 12 lat myślisz? No koleś ma z 12 lat. Tak. Nieźle.
wyjeżdżają, zobacz, to jest jakieś wysiedlenie. Nieźle, będę tu musiał przyjechać z dronem. Będzie, niebawem. Zapyla festo? No. Zależy, widzisz, że niektóre mają podwójne silniki. Optiman 250 XS. Cokolwiek to znaczy. Jaki jachcik. Takim pontoniczkiem. Pontonik, nie wiem, skutery wodne jak już. No ale klimat jest niezły, taki wakacyjny. Uwielbiam takie miejsce, jeszcze jak słońce świeci. Masakra. A czemu mówisz, że to Honda Shadow? Nowa? No bo wiem, jak wyglądają stare Honda Shadow. To ona nie jest nowa, bo ona jest cała pomalowana. Nie chodzi o to, czy jest pomalowana, czy nie. Chodzi o to, że po prostu no, Honda Shadow nie wyglądają tak jak ta. Musi być nowsza trochę po prostu i tyle. Dużo turystów, nie? No. Czy to są lokalni ludzie? Nie. To są turyści. Ale z tymi łebami przyjeżdżają lokalni ludzie, nie? No co ty gadasz? No jak turyści? To przyjechał z Anglii ktoś z przyczepą Włosią, on sobie z łebą popływać. A Dublin to nie turysta? Może tak. Lokalny turysta teraz jest ten. Staycation. Też taka dziewczyneczka, młodziutka. Widzę, że tutaj te dzieciaki od małego pływają. No i zbieramy się powoli. Jedziemy tu jeszcze na taką latarnię niedaleko. Super miejscówka Baltimore. Polecam ogólnie. Co tam tu Buś? Mówię, że spadamy. Jedziemy na tą latarnię niedaleko tutaj. Bo jest naprawdę fajnie. Ten wrak tego statku tam, nie? Też dobrze wyglądał. No i tak fajnie, kojarzy się z wakacjami to miejsce. Idę się zacząć ubierać, bo mam trochę do zamówienia. Także warto jeździć, warto spędzać wolny czas właśnie w takich miejscach. Także my polecamy. Patrz, nawet nie widać tego Baltimore, tej przystani, bo to jest za tą górką. Tu bym się raczej nie chciał zsunąć. Jak się zagapię i spadnę. No tam elegancko sobie pływają foki. Tutaj w ogóle ten klif. Gdzie? No, tam, wow. Gdzieś jak zaparkowała. Tak, żerują pewnie.